Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w rzeczy nietypowej, aczkolwiek ostatnio było w unboxingu paczki. Dostałem paczkę od If Anime, coś czego się nie spodziewałem w sumie za bardzo. Zaskoczyło mnie to i rzuciło mnie na kolana, bo jeżeli za moment zobaczycie co tam jest, to będziecie wiedzieli dlaczego rzuciło mnie to na kolana. Jest awesome, pomijając, że Grażynka bardzo mi pomagała i bez Grażynki to się nie mogło udać. Nie było żadnych szans na sensowne rozpakowanie tej... Nie było żadnych szans na sensowne rozpakowanie tej paczki bez Grażynki, więc Ochuel, Grażynka tutaj odcisnęła swoją łapkę bardzo mocno. Ale w tym miejscu dziękuję bardzo mocno i w anime jesteś awesome! Jesteś super, linki macie na dole w przypiętym komentarzu, jeżeli coś takiego wam się podoba i chcielibyście przygarnąć we własnym zakresie. W ogóle dzięki i w anime mieliśmy na tym kanale bardzo dużo świetnych konkursów, więc to też jest ogromny plus i bonus. Ale ja i Miłko się nie spodziewałem, zresztą widziałem ostatnio, że się pojawiła i tak zacząłem się jarać i myślałem, że może na urodziny sobie kupię, a tutaj mnie ubiegli praktycznie o miesiąc. Więc umówmy się, jest zaskakująco blisko terminu, ale miesiąc do przodu, a planowałem gdzieś tak właśnie w okresie około urodzinowym sobie sprawić taki murę, to się taki mura chyba nazywa. W ogóle teraz jest ten moment, w którym powinienem to... Jest problem, bo raz, że ona jest wielka, jest cudna, ale zastanawiam się jak to postawić za sobą, żeby to na nagrywkach z Genshina było widać, że ona jest. Bo jest tak wielka, jest dużo większa od tej Ganiu, która była na konkurs. Ta Ganiu była przesadzona, ale ja Miłko jest chyba najfajniejsza, jaka była do tej pory. Dziękuję, jest awesome! Jest cudo! Nice! Duże to jest. Powiedzmy sobie szczerze, niestety do łóżka mi się nie zmieści, aż tyle wolnego miejsca tam nie zostało pomiędzy mną a kotem, ale gdzieś tutaj za mną chyba może... Nie, niżej, gdzieś... Muszę wymyślić jakiś patent, żeby ona za mną była na odcinkach z Genshina, bo inaczej ja tego nie widzę, po prostu nie, być musi. A będzie tu by ją jakoś, gdzieś, coś. Dobra, tymczasowo trafiła do kąta, bo była bardzo niegrzeczna. Tej wersji się będę trzymał. Prawdopodobnie słabo ją widać w tym ujęciu, ale coś wykminić muszę. Jest wielka milusia i jest zdumiewająco... Cudowna, nie, to nie jest zdumiewające. Jest fantastyczna, dziękuję naprawdę i w anime, zaskoczyło mnie to bardzo, ale muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich tych artów, które są, a całkiem fajne są te arty, to ten podoba mi się najbardziej. I to nawet nie chodzi o to, że to jest Jaemiłko, ale to też jest Jaemiłko! Zmachałem się na tym nagraniu. Dziękuję wam, życzę miłego, bawcie się dobrze i jak coś, linki wszelkie są na dole w przypiętym komentarzu i jak zawsze... Chyba, że o czymś zapominam, to wtedy nie, jak zawsze ich nie ma. I widzimy się przy najbliższej okazji, przy której zapewne ja i Miłko jutro, znaczy dzisiaj na odcinku z Genshina gdzieś tam w tle będzie. Mam nadzieję, że tak. Miłego, do następnego i hej! Czuję się obserwowany.